Czy można stwierdzić, że 3 sierpnia 2012 roku 38-letni, czterokrotny mistrz świata, pięciokrotny olimpijczyk Adam Korol zakończył swoją karierę wioślarską? To ja może odpowiem inaczej. Rok olimpijski 2012 jeszcze trwa i na pewno do końca tego roku jestem czynnym sportowcem. Bardzo rozczarowanym czynnym sportowcem w związku z tym, co wydarzyło się na torze w Eton, właśnie wspomnianego, pamiętnego, być może ostatniego dnia w karierze wyścigu finałowego. Może bardzo nie, ale rozczarowany troszeczkę jestem, bo naprawdę bardzo dużo pracy włożyliśmy w tym ostatnim roku przygotowań przed Igrzyskami Olimpijskimi i takie myśleliśmy, że naprawdę będzie troszeczkę lepiej. No, po startach w Pucharach Świata, w których braliśmy udział w tym roku, no, nic wielkiego nie można było się spodziewać, ale wiedzieliśmy zawsze, że potrafimy przygotować się do głównej imprezy i na to mocno liczyliśmy. No, troszeczkę te pierwsze dwa miejsca nam odjechały, ale o brązowym medalu naprawdę można było realnie myśleć. Nawet pokazał to pierwszy wyścig na Igrzyskach, gdzie wśród całej tej stawki 13 załóg, które startowały na torze Witton, mieliśmy trzeci czas. No, troszeczkę później gorzej zaczęliśmy pływać. Gdy przed 4 laty dokładnie celebrowaliśmy wasze mistrzostwo olimpijskie, pojawił się taki wątek, i co dalej? Panowie już byliście po 30 z Markiem Kolbowiczem, i potem taka deklaracja bardzo szumna, bardzo dumna: płyniemy dalej, płyniemy do Londynu. Nie żałujecie w związku z tym tamtej decyzji? Właśnie akurat rozmawiałem na ten temat z moją żoną i tak się zastanawialiśmy, czy warto było skończyć i odejść w glorii i chwały, czy próbować dalej. No, tak troszeczkę takim impulsem było to, że w 2009 roku były Mistrzostwa Świata w Poznaniu i chcieliśmy podziękować wszystkim naszym kibicom za to, że nas wspierali przez tyle lat, no i wystartować na torze w Poznaniu. No tam zdobyliśmy złoty medal i to też jest taka zawsze motywacja jakby do kontynuacji. No zdobyliśmy jeden złoty medal, no to może w przyszłym roku też zdobędziemy złoty medal. No i w 2010 również zdobyliśmy złoty medal. No to już tak już, Ciągnęły tak, się te tak. sukcesy, ciągnęły i nie chciały skończyć. Miały Tak, i to skończyć w Londynie. tak już idzie z rozpędu oczywiście. No, no to nie ma na pewno nic piękniejszego niż zakończyć przygodę z wielkim ściganiem medalem Igrzysk Olimpijskich. No, jak pokazuje mój przykład, nie zawsze to się udaje. Jak było się dominatorem, a potem w finale olimpijskim na kolejnej imprezie spychają człowieka na boczny tor, bo źle wieje i trzeba tych najlepszych oszczędzić, i ci młodzi Niemcy, którzy zresztą zostali mistrzami olimpijskimi, zajmują wasz tor, ten, z którego być może dopłynęlibyście do podium. To człowiek czuje się taki troszeczkę sponiewierany, upokorzony. Nie, to było tylko i wyłącznie nasza zasługa, bo gdybyśmy lepiej popłynęli w półfinale, czyli zajęlibyśmy pierwsze lub drugie miejsce, to my byśmy byli rozstawiani na te najlepsze tory. No, tak się składa, że przypłynęliśmy na trzecim miejscu i tak jak mówisz, to my byliśmy tymi poniewieranymi i tymi, którzy dostawali te najgorsze tory, ale ja w tym nie upatruję przyczyn naszej porażki, bo to by było najprostsze zwalić na wiatr, zwalić na trenera, że nas nie przygotował. Nie, to tak naprawdę największa wina jest w nas. Może nie w przygotowaniu fizycznym, bo myślę, że tak jak byliśmy przygotowani w tym roku, to nie byliśmy chyba nigdy do żadnej imprezy. Ale może to też jest spowodowane tym, że musieliśmy robić więcej ze względu na wiek. Na pewno wkradło się dużo błędów technicznych, co z perspektywy kibica, widza wydaje się niemożliwe. Jak to może być, że osada, która tyle lat pływa ze sobą, zaczyna pływać gorzej technicznie? No, no, niestety tak się zdarza. To w takim razie z perspektywy tych 5 igrzysk olimpijskich, skoro już tak wybrzydzamy i narzekamy, chociaż daj Boże wszystkim kończyć kariery w olimpijskim finale, czego żałujesz? Tego, że gdy byłeś młody, to w Atlancie nie stawałeś na podium? Pięknie dojrzewałeś nam do tego Pekinu z drugiej strony. No tak, Atlanta to były takie troszeczkę igrzyska z zaskoczenia, bo też startowałem tam z Kajetanem Bronieckim, walczyliśmy w tych ostatnich dodatkowych eliminacjach, które odbywały się miesiąc przed igrzyskami. To była wielka niespodzianka dla mnie, naprawdę bardzo takie fajne pierwsze igrzyska, pierwszy wyjazd, no i taki początek całej tej wielkiej przygody z wielkim wioślarstwem dla mnie. Potem Sydney i potem pamiętne Ateny.
I owe słynne 700 sekundy. Oto największy żal, bo już wtedy mogliście mieć ten pierwszy medal olimpijski i byłbyś tak jak Mateusz Kusznierewicz, który także kończy olimpijską przygodę, czyli ze złotem na koncie i brązowym medalem, bo tyle was dzieliło wówczas od podium. Tam największy niedosyt? No na pewno ten złoty medal w Pekinie nam to wszystko wynagrodził, ale do momentu, kiedy nie zdobyłem tego medalu, to było naprawdę straszne i powiem szczerze, że przez wiele tygodni czekałem na wyniki testów dopingowych ukraińskiej czwórki podwójnej mężczyzn, że coś tam się zdarzy, Afe, bo afe. była, no tak, Ale były niestety, takie ale domniemania. były takie domniemania z tego względu, że tydzień po igrzyskach przyszła wiadomość, że czwórka podwójna kobiet Ukrainek, które zajęły trzecie miejsce, została zdyskwalifikowana za doping, więc my od razu myśleliśmy, że może tamci też. Ale nie, no tak się śmieję, no. Piękna rekompensata w Pekinie. To ten najpiękniejszy obrazek. Wy na podium. Jeden ryczący jak bóbr, ty uśmiechający się dlatego, że tamten płacze? No, dokładnie, to było piękne ukoronowanie tych 3 złotych medali Mistrzostw Świata i naprawdę wspaniały wyścig. Zresztą ten olimpijski w Pekinie, zresztą bardzo fajna scena na torze. Teraz w Londynie podszedł do mnie Chorwat, srebrny medalista olimpijski. Mówi: Adam, słuchaj, piękniejszego wyścigu niż finał w Pekinie ja nigdy nie widziałem i tak naprawdę na tym wyścigu my się uczyliśmy, bo to było perfekcyjne wiosłowanie i myślę, że przez wiele, wiele lat nikt nie osiągnie takiego pięknego stylu, pięknego wiosłowania, jak wy mieliście w Pekinie. To w takim razie pozostańmy przy tym pięknym obrazku o przeszłości dosyć, gdy schodzi się z piedestału i myśli o przyszłości. To właśnie, jakie pomysły na życie ma Adam Król w związku z tym? No przede wszystkim wracam na moją uczelnię, na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, w której teraz zostałem oddelegowany do ostrych przygotowań przez Misja olimpijska? misja olimpijska profesora Waldemara Moski, który zgodził się na to, żebym mógł spokojnie się przygotowywać. No i ostre zabranie się za zapisanie pracy doktorskiej. To jest mój taki jakby najważniejszy cel i myślę, że popracuję trochę w klubie z młodzieżą, bo też tam na mnie czekają mocno z otwartymi rękoma, żebym przyszedł, pomógł. I myślę, że to będzie moje miejsce na pewno tu w Gdańsku, przy wioślarstwie, przy sporcie i Akademii Wychowania. Czyli trenerka i praca naukowa, działalność wychowawcza i edukacyjna, ale jesteś człowiekiem znanym, sławnym, poniekąd celebrytą, osobą publiczną. W związku z tym, jakie miejsce tutaj dla siebie widzisz, chcesz schować się w domowych, ukryć się w domowych pieleszach? Znajdziemy cię tam. Nie, Tu widzisz dla oczywiście. siebie rolę, nie wiem, polityka na przykład. Leszek Blanik wkrótce po Pekinie został posłem. Oczywiście do takich decyzji jest jeszcze czas, bo i nie ma wyborów w najbliższym czasie, więc podejrzewam, że no, będę dojrzewał na pewno. To zależy od propozycji, które może się pojawią, a może się nie pojawią, więc spokojnie czekam, robię swoje, na pewno będę prowadził aktywny sportowo tryb życia i myślę, że jakoś tam będę się gdzieś pokazywał. A najbliższe dni spędzisz z rodziną, jakie tutaj wyjazdowe, może plany urlopowe, ukrycie się gdzieś tam nie wiem, w plenerach kaszubskich, bo za 2 tygodnie rozumiem, że wracasz, wynajmujesz największą restaurację w Trójmieście i świętujesz 38 urodziny. Tak, dokładnie za 2 tygodnie, 20 sierpnia, urodziny. Nie wiem, czy będę w ogóle w Polsce wtedy, jak to mówił świętej pamięci Andrzej Leper, jedziemy gdzieś na wyspę Last Minute i będę tak naprawdę miał pierwszy raz wakacje od kilkunastu lat, bo ja nigdy w sierpniu w domu nie byłem jeszcze, już naprawdę nie pamiętam. Tak naprawdę od Atlanty, które to igrzyska też dosyć szybko się skończyły. No, na pewno będę ten czas chciał spędzić z rodziną, z synem, z córką. No, żona pracuje, ale też wybiera się na urlop, więc przede wszystkim teraz odpoczywamy, a od września ruszamy z pełną robotą. Do września nie zawracamy ci zatem głowy. Spotykamy się na trasie biegu Westerplatte, naszego radiowego przedsięwzięcia z Westerplatte do głównego miasta. Pierwsza sobota września, jak zwykle, umówieni. Oczywiście.
Ja jeszcze chciałem przypomnieć rozmowę, która odbyła się około 2 czy 3 dni temu, gdzie tu pan redaktor Machnikowski wyzwał mnie na pojedynek na ergometrze, więc Ale pod ja... warunkiem, że u mnie rozkręcona ta siła stawiająca opór, a u ciebie skręcona maksymalnie. Oczywiście, oczywiście. No. Wszystko pod pana redaktora będzie. Plus na dystansie 500 metrów rywalizować będziemy, 400 metrów fory dla mnie. Wszystko ustalone zgodnie z zasadami sportowej rywalizacji fair. Oczywiście. Ja tylko czekam na termin i zaczynam się przygotowywać. Ja również dziękuję bardzo. Adam Korol, pięciokrotny olimpijczyk, mistrz z Pekinu, czterokrotny mistrz świata, był gościem Radia Gdańsk. Dziękuję bardzo.